dniu wczorajszym na sesji Rady Powiatu Grójeckiego jednogłośnie podjęliśmy też uchwałę sprzeciwiającą się budowie linii na terenach Powiatu Grójeckiego poprzez sady. Przez tą linię, która nie została w ogóle ustalona, uzgodniona z mieszkańcami naszego powiatu. Także stanowcze stawiamy nie. Tam jest kilka punktów. Rzeczywiście tam wydaje się, że jest duże zagrożenie, jak tak można spojrzeć na tę ulotkę chociażby na tę ulotkę. Rzeczywiście tak jest, że ta linia o tak wysokim napięciu będzie szkodzić ludziom po prostu. Przez teren naszego powiatu i teren gminy Chynów już przebiega linia 2x220. Jeżeli jest mrzawka, słychać szum, szelest, widać ta roślinność pod tą linią jest inna. A teraz nam chcą jeszcze zafundować dodatkowo obok tej linii linię 400 kV, 2 razy większą. I z informacji, jakie posiadamy w innych terenach, jak to zostało budowane, również ten szum jest. Jak wiemy, można było się doczytać w prasie i w internecie, że szkodzi to zarówno zdrowiu, życiu ludzkiemu, nie tylko uprawom, nie tylko roślinności i zwierzętom, ale przede wszystkim to jest bardzo ważne życie, zdrowie ludzkie. Nasi mieszkańcy poszczególnych gmin są tak zdeterminowani, że każdego jednego dnia są zdolni dążyć do tego, aby ta linia nie była w tym terenie. W dniu dzisiejszym jest tutaj bardzo dużo osób z różnych gmin, jak można po tych banerach poczytać. Jutro są 3 spotkania w Warszawie i ci ludzie zorganizowali się, autokary powynajmowane i jutro będą i w ministerstwie rozmowy i do wojewody jest umówione spotkanie i również z polskimi sieciami energetycznymi, gdzie ci wszyscy ludzie są tak zdeterminowani, że tam będą również z nami tutaj, z przedstawicielami komitetu, z samorządami razem.